Serdecznie w następnym wygłaszaniu mnie na kanał. Słuchajcie, dawno vlogmasa nie było. I szczerze nie wiem, jak to teraz wszystko pójdzie w montaż. Muszę się nad tym zastanowić, bo 13 i 14 byłem na wyjeździe służbowym i nic nie nagrywam. Chociaż z telefonu coś wam nagram, ale to pewnie jakaś taka mikro coś i nic takiego jakby ważnego. Słuchajcie, aktualnie jadę sobie teraz już do pracy. Jest godzina 12. Słuchajcie, się człowiek non-stop pracował. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środę dopiero mam wolną. Boże, ile można czekać na to, by mieć wolne? To jest straszne. Oj, nie, najgorzej, nie polecam nikomu. Też ten wyjazd służbowy był jakby w ogóle na innym przykładzie. Tak jakby mając ten wyjazd służbowy, ja w tamtym momencie, czyli 13 i 14, ja miałam po prostu wolne u siebie w pracy, ale widzicie, ja muszę swoje wolne wykorzystać na to, by pojechać na wyjazd służbowy, więc tak powiem, żałosne jest to, ale no cóż, że my chcemy troszkę się nauczyć, czegoś dorobić, zarobić i nie gadać non stop, że jesteśmy biedni, bo jak ja słyszę, że każdy gada, że kurde, nie ma pieniędzy, mało zarabia i kuźwa, nie idź ta ludzie do pracy. Zaróbcie, jeżeli wam się tyle nie spodoba, znajdźcie sobie inną, bo te ludzie w tych czasach teraz już tak narzekają na to, ile oni zarabiają. Ja mówię, jeżeli macie, kurde, ludzie z tym problem, ile wy zarabiacie i was to nie satysfakcjonuje, to szukajcie lepszej roboty. Ja pracuję, mam taki sposób pracy, że moje godziny pracy są przeróżne, tak? Tak jak słyszycie, raz idę na 6 godzin, raz idę na 8, raz idę na 12, a dzisiaj idę na 10, jutro na 10. A na przykład poniedziałek idę na 8, wtorek na 8,5 i środę mam dopiero wolną, tak? Więc to wszystko też zależy od, no, od grafiku, tak? Bo nasze godziny pracy są różne. Ja też różnie pracuję i raz robię, wypełniam pracę fizyczną, raz wypełniam pracę psychiczną, mentalną, więc to wszystko jest, że tak powiem, do ogarnięcia. Ale mówię, to trochę czasu zajmuje i... Nie jest to takie proste, jakby się wszystkim wydawało, tak? Ale marudzenie o tym, ile się zarabia, że cały czas mało, ciągle im mało, to mam ochotę tym wszystkim ludziom wygarnąć jednym zdaniem, że kuźwa, szukaj teraz lepszej roboty. Bo jeżeli już narzekacie na to, ile zarabiacie, to ja nie wiem. Ale dobra. Słuchajcie, ja za chwilę, no tak jeszcze troszkę, ale zaraz będę w pracy, a jak rozmawiałam przecież z wami, nie chcę wam pokazywać, gdzie pracuję, bo... jest to specyficzne miejsce i wolałbym, żeby jak najmniej osób wiedziało. Po prostu będę się czuł z tym bardziej bezpiecznie. Oczywiście uszanowanie mojej prywatności też jest w jakiś sposób ważne. Więc co, słuchajcie, ja się do was odezwę już pewnie po pracy. Otworzymy sobie kalendarz, advent, to kończę 22, więc będzie już ciemno. I tak dalej, więc... to nic, zobaczymy się już pewnie wieczorkiem. Jak już będę pewnie w domu.
Hejo, słuchajcie, nie wiem, czy mnie widać, czy nie widać. Mam nadzieję, że mnie jakoś widać. Słuchajcie, jak widzieliście przed chwilą, byłem w McDonaldzie i pewnie się zastanawiacie, Areczku, czemu ty jeździsz do tego McDonalda? Ty se w domu nie możesz zrobić coś do jedzenia, Arek, jak to z tobą jest? Słuchajcie, ja tak naprawdę jeżdżę do tego McDonalda tylko dlatego, że to jest jedyny sklep, który jest otwarty po mojej godzinie pracy, czyli po 22. Dodatkowo jest to miejsce, w którym mogę zjeść, albo z nim w samochodzie, albo oczywiście tam na miejscu. Ale dodatkowo, słuchajcie, jest jedna taka też ważna sprawa. To, że ja u mnie w domu rodzice nie chcą, bym wchodził do kuchni. Dlaczego? Ze względu na to, żeby przejść do kuchni, trzeba przejść przez pokój moich rodziców. No i to jest taki jeden taki z głównych powodów, dlaczego po prostu nie jem w domu tak przysłowiowej kolacji po pracy. Bo po prostu, no, wątpię... Wiecie co? Stanąłem teraz na światłach i policja obok była i się zastanawiałam, czy ja w ogóle mogę tak ogadać się do kamery, a obok jest policja, więc... Wiem, dobra, lepiej nie będę gadać, bo jeszcze mi inną mandyta wlapią, czy coś innego, nie? No. Słuchajcie, teraz jadę sobie prosto do domku, wybrałem trochę taką dłuższą trasę, a stwierdziłem, a dobra, powloguję, bo przecież vlog musi być, bo to sobie do was troszkę pogadam. Słuchajcie, tak, jadę właśnie z McDonalda, jem w Maku, bo po prostu, no nie chcę, rodzice nie chcą, żebym przychodził do kuchni, bo żeby przejść przez, do kuchni trzeba przejść przez ich pokój, a to czasami im przeszkadza i tak dalej, i ja po prostu zazwyczaj jem właśnie gdzieś na mieście o tej porze, tylko wyłącznie w Maku. Znaczy, powiem wam, jakbym mieszkał sam, to na spokojnie wracam do domu, dwie kanapeczki, trzy, kolacja zjedzona i pieniądze nie wydane, więc, że tak powiem, myślę sobie, że jak będę troszkę mieszkał sam i będę, że tak powiem, oszczędniej, no myślę o pieniądzach, tak, no bo wiadomo, trzeba kupić to, trzeba kupić tamto, trzeba zapłacić za rachunek, za prąd, za gaz, no wiecie, wszystkie takie pierdu, co jest tak naprawdę ważne, by funkcjonować, no i, że tak wam powiem, jestem na to nastawiony, wiem jak to może być, wiem jak to wszystko może wyglądać, więc, że tak powiem, no jestem świadomy tego, jak się wyprowadzę, że będę miał ciężko, ale z jednej strony myślę, że fajnie, nauczę się takiej dobrej odpowiedzialności i będę czuł wartość pieniądza wtedy, nie? Tak, to teraz mieszkałem z rodzicami, to tam, a tu, co sobie wydam, to sobie kupię, nie? A wtedy już później tak nie będzie, nie? Więc mówię wam, korzystajcie z tego, póki mieszkacie z rodzicami, bo potem życie nauczy was, że życie jest całkiem inaczej. Ja już to się dowiem, ja już się domyślam po prostu, że tak po prostu pięknie zawsze nie będzie. Słuchajcie, bo ja muszę sobie odparować szyby, dlatego muszę już przestać wolno jadać, bo jadę z takimi zaporowanymi trochę. Więc w takim bądź razie ja się odezwę do was już w domu. I nie, no dzisiaj live'a nie tego, ale myślę, że nagram odcinek. No nie wiem, zobaczymy, ale muszę jakoś tam się ogarnąć trochę i ogarnąć swoje życie ze względu na to, iż to po prostu ostatni parę miesięcy jest tak niezorganizowane. Nie, po prostu nagram dla was o tym film i wrzucę go na YouTube'a, jak będzie się kończył rok, jaki rok 2018 był chyba jeden z najgorszych roków, jeżeli chodzi o moją działalność na YouTubie, bo wyszła ona fatalnie, strasznie i nie wiem, po prostu ten rok, no był trochę straszny, whatever. Więc mam tylko nadzieję, że przyszły rok 2019 będzie rokiem udanym, mam taką nadzieję i myślę, że tak będzie, bo się wyprowadzę i tak dalej, będę mieszkał na swoje, myślę, że 2019 będzie to dobry rok. Słuchajcie, a ja się teraz z wami żegnam i widzimy się już po prostu w domku, bo muszę odparować szyby, bo nic nie widzę. Witajcie bardzo serdecznie w następnym vlogu u mnie na kanale. Wybaczcie mi, że w następnym dniu tak naprawdę nie vlog ma się. Wybaczcie mi, że się wczoraj do was nie odezwałam, ale całkowicie w ogóle zapomniałem, że mam coś dla was nagrać. Po drugie, brałem taką jakby długą, relaksującą kąpiel i tak odleciałem trochę w niepamięć, jeżeli chodzi o vlogmasy, filmy i tak dalej. Nawet nic nie udało mi się nagrać, żeby coś pojawiło się w weekend. No niestety,
że tak wam powiem, no jest to bardziej z mojej przyczyny, albo przyczyny tego, że po prostu nie mam czasu, bo pracuję cały czas i no nie mam kiedy by dla was coś tam nagrać jakiś film. To jest mi bardzo z tego powodu smutno, bo kanał jakby stoi w miejscu, no ale nic na to nie poradzę. Słuchajcie, dzisiaj wieczorkiem jak wrócę do domu, to po prostu nagram wam po prostu kalendarz advent po prostu z dwóch albo nawet i z więcej dni, więc no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, bo nie wiem jak wam nagrać tego vlogmasa, kiedy byłem w pracy, czy wrzucać, czy nie wrzucać coś wam. No nie wiem, czy się zastanowię, nie? A jak widzicie, pokazałem wam, mamy śnieżną pogodę, jest śnieżno, ślisko, wszystko naraz, słuchajcie. Wow. Już wiem się, że zaczął tańczyć, jak wyjechałem z domu. Bo wyjechałem spod bloku i tak po prostu zacząłem se. Nie wiem czemu te hamulce aż tak reagują. Te hamulce chyba za mocno reagują, wiecie, na ten śnieg. Tak jakoś, no jakoś tak, no nie. No jest ładna droga, a on tak jakby kurde na siłę wymusza ABS-a, wiecie? Bo wiecie, jak jest ABS, on odbija. I ja wrócę po prostu do tego, że hamuję silnikiem. No, myślę, że to będzie bardziej bezpieczne po prostu niż, że tak powiem, hamowanie tym. Bo tak jakoś nie czuję pewności co do tej mojej, że tak powiem, hamulców. Znaczy, no, inaczej może, wiecie, ja nigdy zimą nie jeździłem, tak? W zeszłym roku praktycznie tej zimy nie było. Więc mi cokolwiek ciężko powiedzieć, jak to faktycznie wygląda zimą, czy to właśnie tak jest, czy jest całkiem inaczej. No nie wiem, bo nigdy zimą nie jeździłem, więc, że tak powiem, jest to moje takie troszkę doświadczenie. Widzimy się później. Hejo, witajcie. Jak mogliście zauważyć, właśnie wróciłem z pracy, czy właśnie, po prostu wróciłem z pracy, byłem w pracy. Słuchajcie, jest strasznie ślisko na drogach, to jest jakaś masakra. Na szczęście mam już odśnieżone te drogi i tak dalej, ale czuć, że wiecie, siu. Ale słuchajcie, udało mi się dojechać do domku. Jest już tak naprawdę po godzinie 22. Jest 22.41. Nagrałem dla was jakby vlogmasa z dni poprzednich i stwierdziłem, że dobra, jeszcze trzeba nagrać tego vlogmasa. Słuchajcie, ojeny, co to się działo? Tak naprawdę dużo rzeczy się działo. 15 sprzątaliśmy trochę mieszkanka. Moja mama ubrała mi choinkę i szczerze nie chcę wam jej pokazywać, bo nie wygląda ani zachęcająco, ani ciekawie, więc stwierdziłem, że dobra, niech już jest ta choinka, cudów nie robi. No i co kochani, śnieg spadł, ja jestem mega zadowolony, idę z kamerą do mojego podwórka. Ojciec do mnie, co ty robisz? Ja mówię, słuchaj, ja muszę nagrać ten śnieg, bo za chwilę się roztopi i no śniegu nie będzie. On mówi, no coś w tym masz rację. Więc słuchajcie, nagrałem śnieżek, bardzo ładnie sypie. Znaczy ogólnie czuć powoli klimat świąt, że sypie, jest ładnie i nawet bluzę mam adekwatną do sytuacji. Więc cieszę się niezmiernie, ale no wiadomo, trzeba uważać teraz na drogach, bo jest ślisko i mamy troszkę tego śniegu. Słuchajcie, całkowicie wczoraj zapomniałem otworzyć kalendarze adwentowe, więc wracam do was i otwieram sobie kalendarze adwentowe z 15 i 16 dnia. I co, w tym przypadku ja bym zaczął od kalendarza z herbatami. Jeżeli chodzi o dzień 15, to mamy dzisiaj herbatkę czarną, ile dobrze tam teraz wyczytałem, słuchajcie. Jest to herbata czarna, malinowa, więc fajnie. I pod 16 mamy znów herbatę czarną. Widzę, że dużo herbat czarnych jest i białych, ale przeważa, że tak powiem, herbat czarnych. Słuchajcie, jest to herbata czarna cytrusowa z imbirem. O, rozgrzewająca herbatka, jak miło mi będzie, jak mnie to tak rozgrzeje. Dobra, wiecie co? Powiem wam tak, ten kalendarz się nawet fajnie otwiera, ale i on to są takie małe okienka, chociaż takie, żeby, nie wiem, wcisnąć, otworzyć i mieć taką niespodziankę, bo ja już wiem, jakie będą następne, więc no taki fail trochę, nie? Ale cóż, taki kalendarz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kalendarz z Mileczki, słuchajcie, już dla was szukam 15 i 16. 16 znalazłem, znajdź mi jeszcze 15. 15, gdzie ty jesteś? Całkiem u góry się schowała. Zobaczcie, całkiem u góry jest 15. Otwieramy, a pod 15 mamy... Cóż to my tu mamy? Jak mam wyjąć z tej strony? Cóż tu takiego? Kokardka taka! Lalala, ładna kokardeczka. Słuchajcie, ja mam teraz tyle tych słodyczy, że nie wiem, kiedy to wszystko zjem. Chyba z matką się podzielę, nie? Wypadałoby. I pod 16, która jest tutaj, mamy
Domek! O, ten domek może wyglądać. Znaczy, może smakować bardzo ciekawie. A chyba go teraz. Słuchajcie, ma taką fajną białą polewę. Polewam cytryn, malina i orzeszki. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o ten największy kalendarz z MMS-ami, to już go otwieramy. 16 widzę i 15 też widzę. 15 zaś znowu jest duża, więc super. A pod 15 mamy MMS-y, pewnie żółte, co? Oczywiście, że tak. Żółte MMS-iki. Num. Okej. I pod 16 będziemy mieli jakieś batoniczka, bo jest mały. Ale takie spoczko, więc pod 16 mamy, jakiś taki duży, napany ten batonik chyba. No, niech Jano zgadnę, co to może być. Ostatnio był Mars, to teraz będzie Snickers. A, Bounty! Oj. Bounty to jest takie malutkie w cukiereczku. No spoczko, wezmę sobie do pracy, będę sobie wszamać na przerwie. I słuchajcie, to są wszystkie kalendarze adwentowe, jak mam wam do przekazania, pokazania, co jest i co zawiera. Słuchajcie, to co? Ja się biorę za montowanie, bo dużo czasu nie mam, a chciałbym dla was montować i poprzedniego vloga, i tego vloga, i Więc tak naprawdę ja bym chciał się już z wami pożegnać, żebym mógł na spokojnie to wszystko zrobić, a my się zobaczymy już w następnym vlogmasie. I mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie bardziej ciekawszy niż te dwa poprzednie dni. Dwa poprzednie vlogmasy bardziej. Dobra, widzimy się już po prostu w następnym vlogmasie. Pa, pa!